Rafał Wróblewski, SK.pl, ze mną twórca hitu Magic Symphony, czyli najlepszego hitu roku na gali SK Music Awards 2017. Jak ty to robisz? No co to się w ogóle wydarzyło, moi drodzy? Kurczę, rok temu pamiętasz, Rafał, żeśmy rozmawiali tutaj. I życzyłem ci tego samego sukcesu. Życzyłeś mi tego samego sukcesu i okazuje się, że zrobiłem dwa razy pod rząd, według słuchaczy Radia SK i SK TV, najlepsze hity. Dwa razy pod rząd, ja się z tego bardzo, bardzo cieszę. Niesamowite uczucie. Drugi raz z rzędu odbierać tę samą kategorię. Tę statuetkę w tej samej kategorii. Tak. To umówmy się, zapamiętamy tę rozmowę. Za rok widzimy się ponownie. Także z sobą zawsze będę przeprowadzał po raz jako z pierwszy wywiady tutaj, tak. Fantastycznie, widzimy, bardzo się cieszymy. Powiedz, no ale tak jak Płotek powiedział, chyba będziesz musiał zaśpiewać w przyszłym roku. Chyba będę musiał zaśpiewać, ale nie, ja tego nie zrobię, to ja znajdę chyba jakiegoś zastępcę albo jakiegoś dublera, który zrobi to za mnie, ale no na pewno będę się starał, żeby jednak ta muzyka moja była dalej trafiająca w gusta słuchaczy i dalej przebojowa i hitowa. No. Miejsce na tę statuetkę już jest? No teraz już musi być, na pewno musi być. Myślę, że jakoś ładnie sobie zrobię kompozycję z dwóch, bo to już naprawdę co dwie to nie jedna, nie? Jak będziesz jak dobry samochód trzymał. Tak, na pewno. Pod kocem. Oczywiście, nie no. A troszeczkę inaczej wygląda niż w zeszłym roku. Tutaj jakby troszeczkę inny odcień jest tej kuleczki tutaj. I taka bardziej jest matowa, chyba że po prostu, no nie wiem, będę musiał porównać jak przyjadę do domu. Wystąpiłeś na gali SK Music Awards 2017 z Kaylich. Kaylia. Dlaczego? Czemu, Skasiu, skąd pomysł? Tak. Ponieważ w zeszłym roku była z Young Fam, jakby logistyczny jest problem. Logistyczny problem tutaj sprowadzania z Young Fam z Wietnamu. Nie jest to wcale takie proste, jakby się wydawało. Chciałem znaleźć zastępstwo tutaj w Polsce, które będzie godnie reprezentować Zhang. Myślę, że Kasia bardzo dobrze się spisała dzisiaj, bardzo mi się podobało jej wykonanie. Było inne niż w oryginalnych wersjach, no ale też wersja, którą dzisiaj zaprezentowałem, była troszeczkę inna niż normalnie słuchacze znają. Były to dwa połączone utwory, zagrane skrzypcami motyw DJ-a i zagrane trąbką motyw Magic Symphony, czyli taka troszeczkę mieszanka, po prostu niespodzianka. To sobie tak myślę, czy ten występ to jakaś zapowiedź wspólnego hitu? Być może. Nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Na pewno z Kasią bardzo, bardzo fajnie mi się współpracuje i bardzo, bardzo fajnie scenicznie Kasia sobie daje tutaj radę i dzisiaj na pewno udowodniła to tutaj wszystkim telewidzom i widzom i gościom gali SK Music Awards. Było naprawdę fantastycznie. Powiedz, bo miałeś szansę zdobyć dwie statuetki dzisiejszego wieczoru, nie udało się. Wygrał Gromi. Jak oceniasz? Ja bardzo się cieszę, że Gromi wygrał, ponieważ Gromi też został w tym momencie doceniony jako najlepszy tutaj DJ i producent. Gromi bardzo dużo serca wkłada w pracę swoją i bardzo, bardzo, bardzo jest zaaferowany w ogóle i zaangażowany w to, co robi. Tak, również tak jak ja, dlatego bardzo się cieszę, że podzieliliśmy się tymi statuetkami. Gromi wróci ze statuetką, Sibyl wróci ze statuetką. Tak, i oczywiście bardzo się z tego cieszę. Jeszcze tak powiedz... Właśnie Gromi skończył grać. Gromi, tak, zaglądamy. Gromi skończył grać. To co, ja ci mogę życzyć w przyszłym roku kolejnej statuetki SK Music Awards. Zdrowia sobie życzę, zdrowia. Żeby mieć dalej siłę na to, co robię i żeby robić to dobrze. Jakieś podziękowania dla fanów? Oczywiście, bardzo dziękuję wszystkim fanom, którzy głosowali na mnie. Dzięki wam właśnie, dzięki waszym głosom zdobyłem tę statuetkę piękną SK Music Awards za najlepszy hit. Bardzo gorąco was pozdrawiam, słuchajcie dalej mojej muzyki, bawcie się przy niej dobrze. Pozdrawiam. Widzimy się w tym samym miejscu, mam nadzieję, za rok. Mam nadzieję.